Moi drodzy, dzisiaj wobec tej Ewangelii spróbujemy się troszeczkę zająć kwestią tego posłania apostołów w kluczu tego, czego pragnie Pan Jezus. Zajmiemy się także choć trochę egzorcyzmami, no a potem odpowiemy na ważne pytanie, które ktoś postawił w kontekście no właśnie księży, którzy zostali gdzieś odsunięci. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie, by Ci powiedzieć: działaj w nas, przemieniaj nas, uświęcaj. Tobie zawierzamy. A w 385 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienia zła moralnego. Skąd pochodzi zło? Zmagałem się z zagadnieniem pochodzenia zła i nie znajdowałem rozwiązania, mówi święty Augustyn. Jego bolesne poszukiwania zakończyły się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. Tajemnica bezbożności, 2 Tesaloniczan 2,7, wyjaśnia się bowiem w Chrystusie tylko w tajemnicy pobożności, 1 Tymoteusza 3,16. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało również zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważać zagadnienia początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na Tego, który sam jest zwycięzcą. Dziękujemy Ci, Panie, za te słowa, które pokazują nam sens w tym wszystkim. Amen. Posłuchajmy słowa. I przywołał 12 i zaczął ich wysyłać po dwóch i dawał im władzę nad duchami nieczystymi i nakazał im, aby niczego nie zabierali w drogę, jeśli nie laskę jedną, nie chleb, nie torbę, nie w pasie mieć, ale podwiązawszy sandały i nie włóżcie dwóch tunik. I mówił im: gdzie wejdziecie do domu, tam pozostawajcie, aż wyjdziecie stamtąd. I które miejsce nie przyjęłoby was, ani wysłuchaliby was, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył ten spod stóp waszych i na świadectwo im. I wyszedłszy głosili, aby zmieniali myślenie. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No mamy tę Ewangelię rozesłania 12, którą nie tak dawno żeśmy w ogóle rozważali w kontekście wyboru, posłania, ale także władzy powierzonej. No, widzimy, że dzisiaj protestuje się nawet w naszym kraju, żeby nie było możliwości, przepraszam, odprawiania egzorcyzmów i jakby są to najróżniejsze postulaty wynikające z różnego rodzaju twierdzeń, z różnego rodzaju opinii, analiz i tak dalej, i tak dalej. I to mówią politycy dzisiaj, że chcieliby tego zakazać. Zresztą wiemy, co zrobiono w Niemczech, że zakazano egzorcyzmów i no po prostu zwyczajnie prawnie to weszło. Mam nadzieję, że w Polsce nigdy do tego nie dojdzie, co nie oznacza, że księża egzorcyści nie muszą się szkolić w sprawie jakby pełnienia posługi egzorcysty, że mają być to jak najbardziej, jak najlepiej przygotowani kapłani. I w znakomitej większości z tych, których znam, są to kapłani, którzy są na ogromnym jakby takim zaawansowaniu duchowym, przynajmniej patrząc od tej strony zewnętrznej. Kapłani, którzy się modlą, którzy czytają literaturę dotyczącą tego, w jaki sposób pomóc osobom, które zostały do nich podesłane często także przez medyków, tak uprośćmy trochę, przez lekarzy, którzy widząc, że nie ma jednostek chorobowych, a jednak skutki działania duchowego są i te osoby, które trafiły do księży egzorcystów,
no mówią o tym, że same ofiarowały swoje dusze diabłu. To jednak jest poważny problem i mają skutki tego wszystkiego w swoim życiu. Niemniej jednak znaczna część, jak mówił ksiądz dr John Boshabora, ludzi, którzy chcieliby, żeby nad nimi spełniać egzorcyzmy, nie kwalifikują się, bo albo są to choroby psychiczne, albo są to najróżniejsze dręczenia, najróżniejsze rzeczy duchowe, ale nie opętania. Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy z ojcem Johnem Boshaborą, mówi, na 100 osób przyprowadzanych do niego 98-99 to są osoby, które nie potrzebują egzorcyzmu, więc tutaj musi być ogromna roztropność w kontekście w ogóle prowadzenia kogoś na egzorcyzm, dlatego że no to jest jeszcze drugi poważny problem, wiecie, jeśli chodzi o egzorcyzmy, że wiele osób czuje się zainteresowanych nimi i nie chce wychodzić z różnego rodzaju stanów duchowych, w których tkwią, bo egzorcysta pierwsza rzecz, którą pokazuje normalną drogę sakramentalną, modlitwy. No jeżeli osoba tego nie podejmuje, no to ona może miesiącami chodzić na egzorcyzmy, jeżeli nie współpracuje z egzorcystą, z tego powodu, że są też takie osoby, jak wspomniałem, które cieszą się, jak się nimi ktoś zajmuje, jak one są w centrum uwagi. No i wtedy rzeczywiście roztropność egzorcysty, świadomość tego, że w tym momencie czasem trzeba po prostu to przerwać, dopóki ta osoba nie dojrzeje, bo tylko ten egzorcysta się namęcza i tak z tego żadnego skutku nie będzie. No, dopiero wtedy gdzieś tam budzi jakąś refleksję. Natomiast pamiętajmy też, jak mówią nam dokumenty Kościoła, taki dokument o posłudze uwalniania Komisji Doktrynalnej, jak mówi nam w tej książce mamy napisane, że szatan nigdy nie może do końca opętać człowieka w taki sposób, żeby do końca zabrać mu wolną wolę. Że zawsze to, co w nim pozostaje, w jakiś sposób należy do Boga, to ta ostatnia cząstka, więc to no, pamiętajmy to, tylko nie chcę tutaj głębiej wchodzić w ten temat. Natomiast rodzi się pytanie dla nas, jeżeli Jezus rozsyłał, jeżeli Jezus nakazywał głoszenie dobrej nowiny, jeżeli Jezus no, pokazuje to jako jedyne zadanie Kościoła, z którego wszystkie inne zadania wynikają, bo wszystko, co jest dookoła, wynika z tego głównego nakazu. My dzisiaj mam wrażenie, że robimy wszystko, ale nie robimy tego jednego nakazu i dlatego mamy to, co mamy. My się zajmujemy się wszystkim, naprawdę wszystkim, ale nie głoszeniem dobrej nowiny, nie pokazywaniem Boga, który szuka człowieka, nie wejściem w Ewangelię tak, jak ona jest faktycznie napisana. To znaczy, nie wejście w Ewangelię na poziomie, że jest przecież tutaj napisane, nie bierzcie niczego. Od razu mam jedno z pytań, które dostałem. A ksiądz ile ma na koncie? Wyobraźcie sobie, że mogę korzystać z tej łaski, że mam wszystkie konta wyczyszczone do zera. Nie mam żadnych pieniędzy. Ktoś pyta, czy to jest roztropne. Wychodzę z takiego prostego założenia, jakie mówi papież Franciszek, że ewangelizator ma być wolny. Więc oczywiście mam kartę kredytową i nawet nie jedno, co nie oznacza, że z nich korzystam w jakiś sposób nieuporządkowany. Jak kupuję zakupy jakieś tam, no to wierzę, kontroluję to, że to, co dostanę, jest na spłatę tego, co kupiłem, na przykład na jedzenie, czy trochę trudniej z podatkami, bo podatki nie da się zapłacić z karty kredytowej. No, ale nie chcę wchodzić w ten temat, bo on jest dość zabawny, jeśli chodzi o moje zarządzanie. Ja się cieszę, że nie będę miał czym dzielić, jak umrę. No dobra. Natomiast co możesz ty zrobić? Ucz się, jak masz zanieść Jezusa. Ucz się, jak masz zanieść Jezusa. No, ktoś powie, no ale dysponuję tym, czym, co mam. No ja też dysponuję tym, co mam. Na przykład w fundacji to, czym dysponuję, nie jest moje, ale tym mogę zadysponować. I tu księdza mamy. Nie no, fundacja podlega bardzo szczegółowym procedurom, rozliczaniu. Nie można tam wziąć nawet złotówki, bo to jest
Sprawozdania finansowe co rok są pisane i składane do ministerstwa. To nie jest tak, że można wziąć na cokolwiek, czy na ewangelizację. Tak, to coś, co wpłaca, no to wszystko to musi być rozrachowane i tak dalej. Ale zarządzaj tym, co masz, żeby pomnażać chwałę Bożą. Tak, jak możesz pomnażać chwałę Bożą. Jeżeli pamiętam kiedyś ksiądz Artur Godnarski, nie będę wymieniał nazwisk ludźmi, których pozyskał dla Jezusa, zatrudnił kogoś, kto był niewierzący, słuchajcie, do zespołu muzycznego. Kiedyś ten przykład już wykorzystałem i ta osoba przychodziła, najpierw tak bacznie obserwowała, muzyk sesyjny, kapitalny, na najwyższym poziomie, grał utwory na perkusji z nut. Wiem, że dla niektórych to jest aż trudne do uwierzenia, że można na perkusji grać utwory z nut, ale grał utwory z nut. I ten człowiek, ja kiedyś Arturowi zadałem to pytanie, no ale jak to? Przecież ja wiem, jakie ten człowiek ma poglądy, że on jest ateistą i tak dalej. On mówi, no tak, ale co to przeszkadza, żeby oddawał chwałę Panu Bogu, jak mu się zapłaci? Rozumiecie, ja byłem szokowany, mówię, bo wszyscy patrzyli na niego, nawrócił się, nie nawrócił się, on nie manifestował swoich poglądów. Po jakimś tam czasie ten człowiek składa świadectwo. Ja mówię, jak to się stało, nie? A on słuchając tego wszystkiego, patrząc na to wszystko, patrząc na ogarnięcie całego zespołu, patrząc na to, że oni się modlą, patrząc na to, że oni są dla siebie normalni, jakby doświadczył tak mocno Boga przez tych ludzi, że w pewnej chwili znam narrację tego człowieka, tego perkusisty, który mówił, że on też tak chce, bo jego serce jest puste i on widzi w tym sens. I on już chce dodatkowo, oprócz tego, co był zatrudniony na jakieś duże koncerty, grać, słuchajcie, z tym zespołem na spotkaniach modlitewnych po prostu, bo chce dać z siebie coś na tych cotygodniowych, czy tam co, nie wiem, ile oni mieli spotkaniach. Nie wiem, jak to się w końcu skończyło, ale to, że ten człowiek przyjął wiarę, to wiem. Nie? Zobacz, jak możesz ty zrobić, żeby kogoś podprowadzić do wiary. Co możesz zrobić, jeżeli Jezus mówi, że wszystko mamy używać do tego, żeby pomagać ludziom uwierzyć. Żeby oni mogli zobaczyć Pana Jezusa w różnych sytuacjach życiowych. Żeby oni mogli zobaczyć, że to wszystko ma sens. Że my zmierzamy do jednego celu. Że tak naprawdę to wszystko, co jest tutaj, to jest jakiś kawałek ojczyzny, która jest przechodnia. Jesteśmy pielgrzymami. Nasza ojczyzna jest w niebie. To w tym kluczu głosimy Ewangelię. To w tym kluczu wyjaśniamy. To w tym kluczu, tak jak potrafimy, stajemy w obronie prawdy. Dobra, nie wiem, czy choć trochę nakierowałem was znowu nie metodą paznokciową. Dlaczego? No bo metodą paznokciową jest to dość proste. Odtąd dotąd zrób i już, nie? Stąd myślę, że wielu spośród nas mamy słabo ukształtowane sumienie, dlatego że wielokrotnie ludzie nas pchali i mówili, to masz zrobić, czy to masz zrobić, a sami nie podejmowaliśmy decyzji. Odpowiem jeszcze dzisiaj na pytanie, które się w międzyczasie pojawiło po jednym z filmików. Mianowicie, posłuchajcie, a co jeśli ksiądz jest w karach kościelnych, ponieważ broni nauki Chrystusa? No mieliśmy takie doświadczenia za czasów na przykład ojca Dolindo, księdza Dolindo. To ksiądz Dolindo, wiedząc, że są to niesłuszne zarzuty, nie protestował, tylko się dostosował. I pomimo tego, że wiemy, że jego historia jest bardzo trudna, zresztą jeszcze może bardziej opisana jest historia księdza ojca Pio, któremu zamknięto konfesjonał i zabroniono spowiadać, kiedy dla niego spowiadanie to jest, czy odprawianie, tak? No i on nie powiedział, no to teraz nie słucham moich przełożonych, nie słucham papieża, oni się wszyscy pomylili, ja mam rację, nie? To są dwa przykłady odpowiedzi na to pytanie. Bronili nauki Chrystusa, ale jednocześnie dostosowali się. No u nas mamy coś odwrotnego. Bronię nauki Chrystusa, niektórzy mówią, że to ja mam rację, ale się nie dostosowuję, to jest pycha. To tak to nie działa, nie? Dobra, zapraszam was oczywiście, poczytajcie co u nas, jeśli chodzi o przygotowanie do przystani z Jezusem i także jeśli chodzi o Jezus na stadionie Legii, bo o tym ciągle informujemy, ciągle piszemy, dlatego że choć jeszcze do tego spotkania sporo czasu, no to przecież bilety cały czas sprzedajemy, te setki biletów, które sprzedaliśmy,
To jest dopiero początek, bo no. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, jeśli ktoś tego nie zrobił. Lajkujemy, kciuk do góry. No i w komentarzach powiedzcie, skąd w ogóle słuchacie tego materiału. Niech te wszystkie miejscowości, które wypiszecie, albo w których jesteście aktualnie, albo z których pochodzicie, będą przez Boga szczególnie pobłogosławione. Amen.